Co to jest skala molowa? Skala molowa, inaczej mol to jest miękki, smutny, melancholijny. Na skali molowej tworzy się też utwory metalowe, więc jakby no, metal niekoniecznie kojarzy się z czymś smutnym czy jakimś takim dołującym. Aczkolwiek takie jest określenie. Mol, czyli miękki po prostu, jest delikatniejsza, jest bardziej jakby taka nostalgiczna w brzmieniu. Skala molowa brzmi tak, nie powiem jaka to tonacja. Pierwszy stopień, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. No i ósmy jest od razu jakby pierwszy, prawda? Bo to jest dźwięk toniczny ten sam co pierwszy. Skala molowa ma interwały. Pryma. Sekunda wielka. Tercja mała. Kwarta. Kwinta. Seksta mała. Septyma mała. I oktawa. Czyli równocześnie grając te interwały. Pryma. Ważnym tutaj budulcem skal ogólnie, głównym budulcem skal jest to, że my budujemy skalę co pół ton. To są akurat właśnie skale, które są w ten sposób tworzone, bo są te skale kościelne, skale modalne. I one są stworzone co pół ton. Pół ton lub cały ton. Cały ton, pół ton, pół ton, cały ton. Sekunda mała, sekunda wielka, sekunda mała, sekunda wielka. Czyli mamy pierwszy dźwięk to jest pryma. Później sekunda wielka od niej to jest drugi stopień. Od tego sekunda mała to jest trzeci stopień. I tu jest bardzo ważne, zatrzymajmy się na tym, bardzo ważna ta odległość, że mamy drugi, trzeci stopień to jest sekunda mała, czyli już te trzy dźwięki, trzy pierwsze, raz, dwa, trzy, ten trzeci przede wszystkim powoduje, że my słyszymy dy-dy-dym, że jest takie smutne w brzmieniu. W przeciwieństwie do durowej, gdzie jest sekunda, jest tercja wielka. Dy-dy-dym, idzie w górę ten dźwięk, a tu mamy... Dobra, następnym jest, znowu jest pół ton, znowu jest, przepraszam, cały ton. Później znowu cały ton. Później między piątym i szóstym jest pół ton. Między szóstym a siódmym jest znowu cały ton. I między siódmym i ósmym jest znowu cały ton. Tak wygląda skala molowa ogólnie, jeżeli chodzi o budowę stopni. Tu akurat mam tonację A, czyli teraz jest kolejna ważna informacja. Skala molowa w tonacji A ma dźwięki. Podstawiamy je do schematu. Pryma, sekunda wielka, tercja mała, kwarta, kwinta, seksta mała, septyma mała, oktawa. Podstawiamy je do schematu, to mamy te dźwięki A, B, C, D, E, F, G, A. Wspaniale. Co zrobimy, jeżeli zagramy od siódmego progu? Od siódmego progu mamy dźwięk B. Czyli mamy B, cis, D, E, fis, G, A, B. Czyli mamy cis i fis, dwa krzyżyki tutaj mamy. Schemat jest ten sam, bo mamy pryma, sekunda wielka, tercja mała, kwarta, kwinta, seksta mała, septyma mała, oktawa. Czyli w ten sposób, znając przepis na skalę, możemy ją zagrać w dowolnej tonacji. O tym sobie powiemy w innych lekcjach. W każdym razie tak wygląda skala molowa. Bardzo fajnie.
Baj, trzymaj się.